Siema, z tej strony Agis i mam dzisiaj dla was kolejną historyjkę, tym razem związaną tak bardziej z moim programowaniem, że tak powiem, ponieważ ostatnio ogólnie dużo osób kontaktuje mnie, czy czasem nie mógłbym zrobić im jakiejś strony i tak dalej, no i niektóre po prostu z tych ofert to taki lekki bullshit. No i mniej więcej 2 miesiące temu jakiś użytkownik nieznanego pochodzenia skontaktował się ze mną na Steamie i spytał się, czy nie mogę czasem mu zrobić jakiegoś jackpota do CSGO. Już tak z góry, że tak powiem, można było zobaczyć, że jego, że tak powiem, umiejętności angielskiego nie są na takim najwyższym poziomie. Ponieważ to pierwsze zdanie, które do mnie napisał, było coś w stylu, nie wiem, can you do me the jackpot, please, yes? No i akurat wtedy, 2 miesiące temu, miałem na dysku nawet pewien autorski skrypt mojego, że tak powiem, działania kapa na dysku, no i pomyślałem sobie, że skoro już go mam, no to w takim razie mogę go sprzedać, prawda? No więc ja mu powiedziałem, że nie ma problemu i że w sumie już mam nawet taki skrypt gotowy, więc jedyne, co musimy zrobić, to podyskutować troszeczkę o cenie, dlatego że, no, ja moich skryptów tanio nie będę wyceniał. No i ten pan w pierwszej chwili był ogólnie bardzo, że tak powiem, zaskoczony, że w ogóle te skrypty będą coś kosztowały i się tak spytał, is not free, yes, no, no, not free, no. No i wtedy mu chciałem powiedzieć po prostu, że to nie jest niestety żadne free tam. No i ten mi z kolei na to odpowiedział, że pieniędzy nie ma, co nie, no i w sumie mówię, no okej, no wiadomo, nie każdy ma pieniądze, żeby odpalić jakąś tam stronę i zaraz inwestycje i tak dalej, no ale trzeba też jakieś tam, nie wiem, domeny wykupić czy serwer i tak dalej, no więc już w to się nie mieszałem, bo po prostu ja chcę tylko pieniądze za skrypt ewentualnie. No ale ten mi tutaj mówi, że a wiesz, słuchaj, pieniędzy nie mam, ale ty mi możesz ten skrypt dać, jeżeli będziesz chciał być adminem na mojej stronie. No ja mówię, no, w sumie, no nie wiem, nie chciałbym być adminem na jakimś jackpocie, no bez przesady, nie? Znaczy, nie jest to jakaś rola, która mnie jakoś tak pseudorajcuje, ponieważ, no, 90% pracy takiego admina to jest po prostu odpisywanie na jakieś tam tikety ludzi po prostu, którzy mają problemy z tą stroną, więc to nie jest jakieś tam ekscytujące. No i ja temu kolesiowi ogólnie powiedziałem, że albo wyłożę 2,5 tysiąca euro na stół, albo nie mamy o czym gadać, no bo niestety free to nie będzie, a adminem też nie chcę być z wielu powodów, dlatego, że na przykład między innymi mam kanał na YouTubie i nie mam czasu na to, aby jeszcze się bawić w jakieś tam adminowanie. No i ten typek mi tak odpisuje, że o, 2,5 tysiąca euro, to nie ma problemu, nice, nice, zaraz ci tam przeleję ogólnie na Steama, co nie, ja sobie myślę, no to uwaga, to już będzie interesująco, bo jak ktoś ci chce przelać 2,5 tysiąca euro na Steama, no to naprawdę jest bardzo fajnie. Tutaj w tym miejscu zaczyna się robić ciekawie, ponieważ tutaj już mam screena i on teraz wyświetli wam się na ekranie. No i typek do mnie napisał, że właśnie muszę wejść w taki link, co nie, i tam mam właśnie pole e-mail i hasło, no i tam muszę wpisać po prostu dane do swojego konta Steam i on wtedy przeleje mi po prostu hajs na moje konto Steam. No i ogólnie tam było jeszcze pole po prostu takie tekstowe, gdzie można było wpisać jakiś tekst. No i on mi tam powiedział po prostu, że muszę tam jakoś tam wrzucić link do pobrania skryptu z jackpotem. Ogólnie ta cała akcja była naprawdę mądrze zaplanowana, ponieważ on nie powiedział po prostu, wiesz, damy ci hajs, uwierz nam na słowo, czy coś takiego. Tylko on podszedł do tego bardziej profesjonalnie i założył stronę, co prawda na darmowym hostingu, no ale jednak jest to inne podejście od takiego prostego skamera, prawda? Ja ogólnie już wtedy byłem pewien, że jest skamerem, więc chciałem się z nim tak troszeczkę pobawić, no i powoli rozwiązać sytuację. Więc mu ogólnie wkleiłem link do mojego kanału na YouTubie, no i powiedziałem, że w sumie, hej, jak już tak robimy tą stronę, to może mnie zasponsorujecie, prawda? A on wtedy tak powiedział, no w sumie to nie ma sprawy, możemy cię zasponsorować, tylko wtedy po raz kolejny musisz nam dać dostęp do swojego konta YouTube. No i ja się go w sumie wtedy spytałem, no ale po co ci w sumie dane do mojego konta YouTube, wiesz, jeszcze tam hasło i tak dalej, po co ci to wszystko, przecież normalnie ci to niepotrzebne. On sobie wtedy zrobił 5 minut przerwy od tej rozmowy i jak wrócił, to napisał mi, że po to mu są potrzebne dane do mojego konta, aby po prostu mógł ustawić taki watermark na filmy. Teraz ogólnie macie takiego screena, bo niektóre kanały właśnie mają ustawione takie jakieś tam watermarki, czy takie brandingi, jak to się nazywa, ale większość na polskim YouTubie ma tam po prostu ustawiony jakiś przycisk subskrybuj z Google grafiki, nie? To jest też ogólnie ciekawe, dlatego że osobnik, który do mnie napisał, już tak z góry założył, że ja naprawdę w dobrym stopniu władam językiem polskim, dlatego że strona, do której mnie przekierował, jest po prostu zrobiona po polsku. No ale skonfrontowałem go z tym faktem, po prostu pisząc mu jakąś tam wiązankę zdań po polsku, coś w stylu, hej przyjacielu, jak tam życie kapa? No i ten pan niestety odpowiedział mi coś w stylu, jestem mistrza na angielskim kanale, czyli jak po prostu mu się napisze cokolwiek po polsku, to on dalej tam, no, no, English, yes, yes, English. No i niestety komunikacji dalszej w tym temacie nie było, no ale dalej wracamy oczywiście do tematu, co się dalej stało ze skryptem. Spytałem się go ogólnie o temat, który dla każdego posiadacza ewentualnego jackpota jest dosyć ważny, czyli po prostu bezpieczeństwo, przyszłe update'y i tak dalej. On mi powiedział, że przyszłych update'ów nie potrzebuje oraz, że wszystko sobie sam ustawi. No i to jest troszeczkę dziwne, dlatego że w ogóle przyszli posiadacze jackpotów z reguły wymagają tego, aby były jednak te przyszłe update'y. Sprawę ogólnie zakończyłem w ten sposób, że wysłałem mu dane do jakiegoś fejkowego konta Google+, którego nie ma, oraz przy okazji wysłałem mu jakiś tam gotowy skrypt z neta, który tak na szybko znalazłem. No i ogólnie typek się nieźle zdenerwował po tym,
tym, jak zobaczył, że skrypt jest po prostu gotowcem z neta, co jest troszeczkę dziwne, dlatego że nie wiem, czego on oczekiwał tak naprawdę za darmo. No ale się okazuje właśnie, że jak mu wysłałem link do gotowego skryptu, no to on mi po prostu napisał, że niestety moja kariera na YouTubie jest skończona, dlatego że po pierwsze zhakuje mój kanał oraz po drugie pokaże światu, że wszystkich oszukuje. Czyli wychodzi na to, że on po prostu na dniach od tamtego wydarzenia chciał zrobić tam filmik, jak to Agis oszukuje, prawda? No i oczywiście w tym momencie, jak już pisał to do mnie, to nagle odzyskał tutaj możliwość mówienia po polsku, czy też pisania. No i możemy sobie to w dosyć łatwy sposób wywnioskować, że takiego filmiku nigdy nie zrobił, dlatego że co on tam chciał pokazać, że chciał mi przelać 2,5 tysiąca euro na Steama, wcześniej oczywiście wymagając moich danych konta. Konwersacja zakończyła się w ten sposób po prostu, że zwyzywał mnie dosyć tam, wiecie, że jestem kurwa jebanym debilem i kurwa nic nie umiem robić, tylko pobierał gotowe skrypty z internetu, no i później się wylogował, bądź nie wiem, usunął mnie ze znajomych na Steamie. Jeżeli chodzi o robienie jackpotów, to już w zasadzie się tym nie zajmuję, ale jeszcze no w sumie nic nie wiadomo, prawda, ale no póki co na razie sobie przerwę zrobiłem. Tak czy inaczej, to była moja taka króciutka historia o takim dosyć kreatywnym skamerze, także jeżeli, nie wiem, czujecie się zainspirowani, aby teraz skamować ludzi, to nie róbcie tego, ponieważ to jest głupie. Tak czy inaczej, żegnam się z wami ja, czyli Agis, do zobaczenia w następnym odcinku i cześć!